2004 rok odpalił taką właśnie rockową imprezę. Ponad 200 kapel zagrało w przeglądach w ciągu tych 20 lat. Były to imprezy wcześniej niemasowe. My pierwszą imprezę masową zagraliśmy w 2016 roku. Największą frekwencję publiczności i zainteresowanie wydarzeniem było właśnie 5 lat temu, w 2018 roku, kiedy zabrakło nam biletów. I to też pokazało nam, że warto robić te wydarzenia, że ludzie chcą takich przedsięwzięć tutaj u nas. No i przede wszystkim zainteresowanie kapel, które chcą zagrać w przeglądach. Znajdujemy się nie bez przyczyny na Pszczyńskim Rynku, dlatego że to właśnie tutaj w roku 2004 wszystko się zaczęło. Jest z nami pan burmistrz, ponieważ to pana pomysł był wtedy i chciałabym pana zapytać o to, no, co jakby było źródłem tego pomysłu, tego projektu, skąd to się narodziło? Pomysł kiełkował w różnych elementach i w różnych fazach. Sfinalizowany był tym, że powstał festiwal, ale festiwal był głównie kierowany do młodych ludzi, którzy nie mieli gdzie grać tak naprawdę, a jak grali, to nie mieli gdzie pokazać swojej twórczości. I to była idea tego festiwalu, aby pokazać swoją twórczość, swoje umiejętności, a jednocześnie zagrać przed szerszą publiką, a nie tylko w takich warunkach garażowych. Zespół The Flies. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz o nich usłyszymy. W Pszczynie na pewno, mam nadzieję, że poza Pszczyną także. Młodzi chłopcy, także jeszcze dużo przed nimi. Pan wspomina, panie burmistrzu, te emocje towarzyszące wtedy, te 20 lat temu przy organizacji pierwszego Żubrowiska. No było tego dużo, tych emocji było bardzo dużo. To były emocje związane na przykład ze składaniem sceny, ponieważ dzisiaj scena rozkłada się tak pstryk, powiedziałbym, i jest to wiele szybsze. Przyszło nam w udziale z kilku kolegami, między innymi z dzisiejszym również radnym Maćkiem Stibem, rozkładać osobiście. Trwało to kilkanaście godzin. Pomagali nam w tym oczywiście pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej, ale to też było nagłośnienie specykulu, całkowicie inne niż dzisiaj. Tam nie było pewności, że coś się nie wypali, że coś przestanie grać, że jakieś odsłuchy nie działają. Więc tak naprawdę emocji było dużo, no i emocje związane z samą muzyką, ponieważ wtedy również pojawiły się bardzo mocne kapele i pamiętam dzisiaj, do dzisiaj taką kapelę Huge CCM, pozdrawiam was chłopaki, dzisiaj pewnie macie taką łysą głowę jak ja, wtedy mieliście takie hery dotąd i pancury na głowie, muza, która była naprawdę mocną muzyką. Jaką muzykę lubisz? Rock and rollową. Ale to jest ciężkie pytanie dosyć. Mocną, głośną i melodyjną. Ja mogę pierwszy, bo ja już mam. Która wyraża emocje? Dzięki, serio. Wysublimowaną? Na występie tego zespołu padło to słynne przecięcie siekierą kabla. Tam ten pan chyba już nie żyje, który mieszkał nad sceną. Tak się zdenerwował, że przyszedł i obciął nam zasilanie. No i wszystko padło. Także takie ciekawostki różne były. I dygnęło Żubrowisko. Blade loki kończą wszystko. Cieszę się, że Kinga kontynuuje razem z panią starostą i wcześniej z panem starostą ten festiwal. Ja już jestem tylko takim drobnym elementem i cieszę się, że możemy przez Centrum Kultury wspierać dalej festiwal, bo trzeba powiedzieć, że Centrum Kultury zawsze od samego początku w Żubrowisku było i mam nadzieję, do samego końca Żubrowiska będzie. Pamiętam, któregoś roku zagraliśmy z zespołem Phil, zespół, który nie jest zespołem Phil Kupichy, ale samą nazwą przyciągnął ludzi tutaj na rynek i spowodował małe taki zamieszanie. Trik, a Phil wtedy też był na topie i wszyscy przyjechali na Phila i pamiętam tę konsternację, jak tutaj ludzie stali na rynku, mówią, o kurde, to nie ten Phil, ale osiągnęliśmy też sukces. Nie było takich zmyłek już potem dalej. Wiadomo, że odkąd gramy na Ośrodku Sportów Wodnych, to jest moim zdaniem najlepsze miejsce na realizację takich wydarzeń.
chcieliście takie Żubrowisko uczynić takim festiwalem, któremu będzie blisko na przykład do festiwalu Woodstock, czy teraz Poland Rock i Jarocina na przykład, czy gdzieś jakieś analogie? Na początku tak chciałem, nie ukrywam. Tak, no, tak, ja myślę, mi przyświecało. Ja chcę. To mi przyświecało. Myślę, że to, że staliśmy się też festiwalem ogólnopolskim, gdzie dopuściliśmy do przeglądów zespoły z całej Polski, spowodowało, że o Żubrowisku zaczęło się mówić. Ponieważ te zespoły najczęściej wygrywały też nagrody i pojechały gdzieś tam dalej w swoje strony, bądź też grały na innych festiwalach. Mówiono o naszym festiwalu. Zespół Sandbox, zwycięzca i laureat tegorocznej edycji Żubrowiska. Wielkie brawa. No i oczywiście 2000 zł wędruje do chłopaków. Mam nadzieję, że nie przewróci im się w głowie od tej zawrotnej sumy. My w tym roku chcemy pokazać, jak Żubrowisko się zmieniało przez lata i jaką muzykę graliśmy. Ta czternastka wybitnych naszych pszczyńskich zespołów z całego powiatu zaprezentuje to, co Żubrowisko prezentowało przez 19 lat, czyli tą wielogatunkowość muzyczną, tą różnorodność i przede wszystkim oryginalność, bo to jest to, czym możemy mówić i właściwie od wielu lat już mówimy o tym, że zespoły, które prezentują się na naszej scenie, to są zespoły naprawdę z bardzo wysokiego poziomu i o tym bardzo często mówią jury, oceniając zespoły. Więc cieszy mnie to, że na nasze zaproszenie odpowiedziała właśnie taka grupa ludzi, z którymi zagramy ten dwugodzinny koncert 9 września, na który bardzo serdecznie zapraszamy, bo to będzie taki czas wspomnień. Możemy tu już troszeczkę zdradzić parę szczegółów. Płyta, którą dla Państwa przygotowaliśmy, którą będzie można kupić właśnie 9 września, przenosi w ten sentymentalny czas wspomnień, gdzie grało się właśnie to ciężkie granie, pierwszy Żubrowisk, gdzie potem już dopuściliśmy inne gatunki muzyczne i są właśnie takie fajne brzmienia, gdzie potem już później pojawia się ta elektronika, którą bardzo fajnie prezentuje Kozi Guar. Jaką muzykę lubisz? Ciężką. Pop z domieszką rocka. Wnoszącą coś. Lubię muzykę fajną. Hardcore, rapcore, new metal. Reggae i punk. Rock, jazz, funk. Disco. Rockową. Która edycja Żubrowiska była taka przełomowa albo najważniejsza? Wiesz co, ja myślę, że nie ma takiej edycji, która by tak bardzo się naznaczyła, bo każda z tych edycji była inna. Ponieważ każdą z tych edycji graliśmy zupełnie z różnymi gwiazdami. Oni mają ten swój świat muzyczny i my jako organizatorzy musieliśmy się do niego dobrze wkomponować. Udawało nam się to za każdym razem i każda była oryginalna, każda była inna. Ale takim przełomem może było to, że trafiliśmy właśnie tutaj do Łąki. W 2013 roku zagraliśmy pierwszy koncert tutaj, pierwszy koncert z gwiazdą już z takiej wyższej półki, bo Lipali. Scena była postawiona właśnie tutaj na ścianie hangaru. Graliśmy z taką małą, że tak powiem, przestrzenią dla publiczności. No i pamiętam ten moment, kiedy Lipa wszedł na scenę, graliśmy próbę rano i on mówi: ku, nie zagram tego koncertu, robi mi się echo. I ja pamiętam, stałam tutaj i mówię: Boże, co my teraz zrobimy? Jak my przestawimy tą scenę, żeby ten koncert się odbył? Przecież sceny nie obrócimy. Ale wszystko było super, zagraliśmy koncert. Żubrowisko zawsze było przeglądem zespołów młodzieżowych. Tak zaczynaliśmy w 2004 roku, kiedy kapele właśnie te garażowe, o których mówił Darek, mogły się zaprezentować i to rzeczywiście była młodzież pszczyńska. Potem przez lata o tym naszym Żubrowisku mówiło się coraz więcej, a najbardziej takim przełomowym momentem było otworzenie się na województwo śląskie i na Polskę. No i wtedy przyjeżdżały do nas amatorskie zespoły, owszem, ale już to nie były zespoły młodzieżowe. I wtedy pamiętam, była taka sytuacja, że był przegląd na rynku chyba, kiedy po przeglądzie podszedł do nas pan, jeden z publiczności i mówi: wie pani co, ale ten pan to na pewno już to nie młodzież, nie? No i wtedy dało nam to do myślenia, że kurczę, chyba coś trzeba zmienić i zmieńmy to na muzycznych zespołów amatorskich, nie? I tak już zostało do dzisiaj. Też należy wspomnieć o tym, że w 2007 roku zrobiliśmy po raz pierwszy warsztaty. Dzięki temu mieliśmy możliwość takiego bezpośredniego kontaktu z muzykami i ci muzycy są bardzo wdzięczni za to, że mogą właśnie korzystać z takich porad profesjonalnych muzyków, którzy zasiadają w naszym jury, którzy też prowadzą właśnie warsztaty przed przeglądami, bo to oni dają im takie fajne sugestie. 9 września, godzina 18, otwarcie bram. Ja zapraszam, bilety dostępne na www.pcekul.pl. Bądźcie Państwo z nami od godziny 19. Będziemy wspominać 20 lat Żubrowiska, a potem gorąca noc z nocnym kochankiem.